Badacze z MIT stworzyli sztuczne świetliki, które świecą. Świetliki, które nie świecą, byłyby słabe, nie? No, słabe. Po co sztuczne świetliki? To jest pierwsze, e, pierwsze pytanie tego odcinka. Drugie, właściwie jak to działa i, i chyba ważniejsze, porozmawiamy sobie o luminescencji, elektroluminescencji. Wiecie, myślę, że tak, bo to są, to tak. są te rzeczy także, bardzo, bardzo istotne. No także i... zaczynamy KWADRANS Z Massachusetts Institute of Technology, no to jest jedna z czołowych uczelni, i tam te grupy rzeczywiście dostają fundusze i pracują nad rzeczami, które mogą być w pewien sposób rewolucyjne, aczkolwiek to, co zbudowali teraz, to jest mikrodron, który ma sztuczne mięśnie. Te sztuczne mięśnie poruszają się, także może to latać, czyli jest sztuczny owad, ale oni postanowili pójść o krok dalej i w te polimery, które zmieniają się po to, żeby ten owad sobie latał, dodali pewne związki, pewne związki które charakteryzuje to, że w czasie, gdy są ściskane i rozciągane. To gromadzą i oddają energię w postaci światła, czyli świecą. Wszystko jest, wszystko jest oparte, tak jak, tak jak czytamy w, w artykule, który się na takiej stronie też polecam, żeby śledzić to. To jest Science Daily mm -hmm. i tam się pojawiają takie newsy naukowe z różnych, z naprawdę różnych dyscyplin nauki. I mm, oni właśnie spowodowali, że Podczas lotu taki, taki sztuczny owad, taki dron, mikrodron, e, świeci. Jest to związane z tym, że wcześniej systemy śledzenia były mhm. dużo bardziej skomplikowane. A śledzenia w momencie. Czego? Do tego drona. Okay. Po to, żeby się z nim kontaktować. Także kontakt e, przy pomocy światła. To wszystko jest jakby. ma daleko, dalekosiężne. Zastosowania i powoduje, że te technologie związane właśnie z dronami, związane właśnie z mikrodronami, czego jest coraz więcej, dzisiaj drony są czymś już zupełnie naturalnym mm -hmm. w naszym krajobrazie. Są już, już gry z, dla dzieci z dronami. Tak, już za chwilę drony podejrzewam, że będą służyły nam dokładnie tak, jak w filmie Ready Player One. Jak to było po, 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 po naszemu? Player One chyba, chyba tam się nazywał. I tam y, te drony z kartonem pizzy przylatują, i zamiast, ja. zamiast kurierów to Amazon te, te... dostarczał jakieś, y... nie wiem, dostarcza, ale dostarczał dronami w pewnym momencie. No właśnie, to, są, to, to jest tak. No i tutaj kwestia. Ale poczekaj, y... bo powiedziałeś o komunikacji jakiejś tam światłem precyzyjnej, chodzi o nie takich owadów w jakiś y... sposób? No bo przecież mogłyby się kontaktować drogą radiową. przede wszystkim w tym, co tutaj zostało pokazane, chodzi o śledzenie. Mhm. Wprowadzone zostały pewne substancje do tych elementów, które kurczą się i rozkurczają i poruszają skrzydłami tych dronów, także one zaczynają świecić, a to z kolei powoduje, że Pewne już istniejące systemy śledzenia bardzo proste, które mogą być nawet w smartfonach instalowane, są w stanie śledzić ruch tych dronów, są w stanie mhm. jakby zapanować no tak. nad chmarą tych dronów, które wypuszczamy, a to z kolei jakby daje nam kolejne możliwości nad sterowaniem, nad tym, żeby, żeby w takich chmurach dronów, żeby coś się działo. Zobacz. No tak, bo w sumie one są małe i ten tak. zasięg radiowy, który by mogły emitować, byłby też dość mały. Nie? To, to, co jest tutaj przełomem, no bo o tym mówimy tak no, wskazując, że to, jest, że to jest w jakiś sposób ważne. Przełomem jest to, że to wszystko jest bardzo tanie. Że to wszystko jest takie, takie bardzo proste. Mhm. Te, te bardzo zaawansowane technologie y, związane ze śledzeniem latających obiektów, właśnie tych, tych, tych dronów, nagle przestają być aż tak, aż tak drogie. No, i to myślę, że to się rozwinie, że warto śledzić. Natomiast zupełnie inną sprawą, bo ja y, nie ukrywam, że tego, tego newsa ci wysłałem po to, żeby troszeczkę więcej może w czasie kwadransa, chociaż zostało nam nie dużo czasu, powiedzieć w ogóle o, yy, o tym zjawisku, o tym zjawisku mm -hmm. i o tym, jak to się też, jak to się dzieje, że, yy, że świetlik świeci. Ja, ja, bo ja powiem Ci to dobrze, bo ja po tej pierwszej części to ja, nie wiem, nie ja. jestem zachwycony świetlącymi świetlikami robotami, jakby nie, nie kumam tego do końca, ale tak. może mój... mój, mój Misia, muszczek, mały namiodek nastawiony, tylko po prostu nie ogarnia hmm. tej szansy, która tutaj się wydarza przed nami. No ale przejdźmy do samego tutaj, zjawiska. Tak, kwestia, kwestia była, no bo tutaj mamy akurat rzecz taką bardzo prostą. To świecenie jest dosyć, dosyć proste, natomiast całe zjawisko nazywamy luminescencją. Hmm. Często jest określane też jako zimne świecenie albo, albo zimne jarzenie. Jest to zjawisko emisji fal świetlnych przez niektóre materiały, które nazywamy bardzo ogólnie luminoforami. Mm -hmm. No i te luminofory emitują fale świetlne w, na różny sposób. Zasada jest zawsze taka, że światło to są fotony to są kwanty energii. Żeby jakiś materiał mógł wysłać fotony, to najpierw musi zgromadzić tę energię w taki albo inny sposób. No i tutaj mamy wiele rodzajów luminescencji. Jest na przykład chemioluminescencja, czyli powiedzmy, mamy, mamy dwie substancje, coś. które w momencie, gdy połączymy, one zaczynają wiązać się w jakiejś reakcji chemicznej. I w tej reakcji chemicznej powstaje nadwyżka energii, która może zostać wyświecona. No, i o tym też tam myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, że tego typu y, zabawki możemy sobie kupić w sklepie, nie wiem, nawet pałeczki wędkarskim, świecące. te świecące pałeczki. Trzeba o tym wspominamy. Y, trzeba, trzeba uważać. To nie są y, rzeczy, które są. Trujące, natomiast tam był taki przypadek, powiem może, mój kolega ode mnie dostał parę takich pałeczek, bo chciał w przedszkolu u swojego dziecka, chciał pokazać te zjawiska, no i on to rozdał, to co mu zostało. I jakaś zaaferowana matka potem do niego dzwoniła, bo to dziecko się tym bawiło, ona nie przypilnowała, ta pałeczka pękła. I do gęby trochę tych, do, do, przepraszam, otworu tego ustnego, jak to się u dzieci nazywa. Buzia. A tak samo jak u nas, przepraszam, już zapomniałem. To się dostało, usta świecą, tak, ale było. Była rdzeń, przerażona? Czy to, czy, czy, czy to dziecko, dziecko tam czegoś tam nie, 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 nie coś to, się nie to, to, to stanie? substancje są właściwie jakieś? Yy, no to są jakieś zwykłe chemiczne substancje. No, na opakowaniu było, że są nieszkodliwe, więc, okay. więc yy, już nie wnikam prąd elektryczny może powodować też świecenie i tutaj przykładem są półprzewodniki, które są stosowane jako podstawa pod działanie diod luminescencyjnych, elektroluminescencyjnych, są też diody laserowe. Tam pompowanie, czyli powodowanie, że ta energia rośnie i potem mhm. jest przejście do stanu podstawowego jest powodowane przez prąd elektryczny. Jest fotoluminescencja, ona jest bardzo, bardzo ważna, bo to jest ta luminescencja, z którą się spotykamy w jednym czy dwóch takich odcinkach Pop Science. Ja pokazuję płyty, które tak. i, i gdzieś tam tą płytę też pokazujemy, że ta płyta, jak zrobi się ciemno, ona świeci. To jest odmiana fotoluminescencji, która nazywa się fluorescencją. Tak. Fluorescencja, przepraszam, fosforescencja. Bo mamy fluorescencję, mhm. fluorescencja jest wtedy na przykład. I to dla was taka, taka informacja, jak jesteście, no myślę, że wiele osób, które nas tutaj ogląda, to są osoby młode, które jeszcze chodzą do klubów, do dyskotek, i często są te y, takie niebieskie światła. Mhm. To niebieskie światło jest wysoko energetyczne i ono pobudza takie tam białe elementy, łupież, który nam na czarną bluzkę spadnie. Generalnie wszystko co białe. Zęby, które wymyjemy pastą tak zwaną wybielającą, są specjalne środki, które nazywamy wybielaczami do prania firanek. One wszystkie świecą pod wpływem UV. To dlatego niektóre białe substancje wydają nam się takie wspaniałe białe, gdy świeci słońce, gdy jest dzień, firanki tak, są takie wspaniałe białe, no bo to UV pobudza te cząsteczki, które wnikają w materiał podczas prania, cząsteczki wybielacza i to zaczyna świecić. I właśnie, jak mamy białą bluzkę, jesteśmy w klubie, jest niebieska żarówka, taka mówimy UV, chociaż to jest y, może niekoniecznie UV, UV jest szkodliwe. No to nagle widzimy, że nam bluzka świeci. Mhm. To, to się nazywa fluorescencja. Trochę UV tam musi być. Tak. Żeby natomiast. Są takie materiały jak ta płyta, jak jakieś zabawki, jakieś takie dziwne rzeczy, które gdy naświetlimy światłem, o na przykład u mnie te wskazówki zegara. Tak. Gdy naświetlimy światłem i potem będziemy w zupełnej ciemności, to one nadal świecą. To jest fosforescencja i to jest zjawisko, w którym substancja nie tylko odpowiada na światło, tak, które pobudza, ale również gromadzi tą energię i potem. Stopniowo, stopniowo wyświeca. Fosforescencja, dlatego że fosfor jest takim yy, rozumiem, tak? Te substancje są nazwane fosforami, yy, natomiast to się wzięło od fosforu, bo fosfor yy. był podstawą pod te świecące różne tam materiały yy, i to taką, taką ma nazwę. Są też... czyli, czyli żeby tak wejść głębiej nie? I, i, i powiedzieć, jak to działa. Rozumiem, że po prostu atomy tego, tej farby, która się tutaj znajduje, tak. fosforencyjnej, Eee, pobierają, fotony, pobierają fotony, elektrony są pobudzone, wchodzą tak. na wyższe stany energetyczne, a potem powoli gdzieś tam oddają powoli, tak. fotony obwodami dokładnie, dokładnie w ten okay. sposób. Mamy jeszcze rodzaj, rodzaj luminescencji, który nazywa się scyntylacją. Mhm. Oczywiście są scyntylacje takie gwiazd w atmosferze. To są inne zjawiska. Scyntylacja jako luminescencja to jest zjawisko świecenia pod wpływem promieniowania jonizującego, Czyli takiego, którego my nie widzimy, na przykład mhm. promieniowanie gamma, które dostanie się i powoduje, że powstaje błysk światła. Dostaje się do naszego oka, działa na nasze te tam pręciki, i pręciki odpowiadają sygnałem, który jest taki, jakby światło padło. Mhm. I są takie, takie właśnie iskrzenia, tak? takie tak. jakieś świecenie. To są, to są scyntylacje. Są jest świecenie które jest wynikiem działania ultradźwięków. A tego jest Tak, są substancje, jest Tell to me more. sonoluminescencja, hmm. jest zjawiskiem, które jest y, 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 świeceniem pod wpływem ultradźwięków. Ja też dokładnie nie wiem, ja ci tylko tutaj podaję, że jest takie zjawisko. No dobra, na pewno Nie, ultradźwięki mają to... energię, więc pompują elektrony, które potem wyrzucają tak, fotony. Tak, dokładnie, dokładnie. Dokładnie to działa. Emisja krótkich impulsów świetnych w chwili zapadania się pod wpływem ciśnienia akustycznego bąbelków gazu zawieszonych w cieczy. Dokładnie Ale tak to wygląda. Zobacz, przecież nawet taki kryształ kwarcu, jak zaczniesz ściskać, to on też zaczyna świecić. Tak, tak, to jest, to jest właśnie to jest też świecenie pod wpływem, pod wpływem mechanicznym. To jest piezo. Piezo, tak, piezoluminescencja, tak to właśnie wygląda. Jest też wreszcie bioluminescencja mm -hmm. i to są yy, świetliki, świetliki <laughs> wracamy do tych. bo świetliki, ale to się znowu jakby do, do tej chemioluminescencji, no da, no. bo tam są pewne przemiany chemiczne, które powodują, że powstają impulsy światła, czyli procesy biologiczne doprowadzają do pompowania... Yy, Pewnych substancji, które oddają tę energię w postaci światła. Świetliki wykształciły taką właśnie umiejętność na drodze ewolucji, która jest związana z systemem tam rozrodczym. One świecą po to, żeby wabić samice. Gdyby ludzie, tak? Teraz przepraszam, bo moja wyobraźnia poleciała daleko. Gdybyśmy zaczynasz my świecili... świecić tak prawda? Tak, zaczynasz świecić, masz taką widzisz, też widzisz, aurę. widzisz tą drugą połówkę, I, którą i tak, chcesz, żeby była tą twoją drugą połówką tak, i, zaczynasz i zaczynasz świecić. świecić i, i... Jest taka gra, nazywa się Life is Strange. Bardzo fajna, bo a. pokazuje jak wybory pewne i brak możliwości cofnięcia ich powodują, że życie układa się tak a, a, albo inaczej. I najnowsza osłona nazywa się True Colors. I tam y, główna bohaterka ma taką zdolność, że widzi emocje w postaci takich tak. aur właśnie, nie? Dokładnie. więc tak mi się od razu tutaj taka auro-luminescencja. Mm, to, by było, to byłoby mm. fajne. Właśnie ta bioluminescencja to jest naj, najczęściej związana z procesami chemicznymi, aczkolwiek też z innymi, jakieś ściskanie, jakieś mm. inne kwestie. Nie są to tylko świetliki oczywiście, bo ryby głębinowe też... Żabnica. Wabią, gdzie jest Nemo, tak? Wabią tym tam tym dzyndzlem świecącym, tą latarką. Tutaj, <tutaj, <tutaj, <tutaj jestem, zobacz taki żyzlek. Też jakby świecące elementy. To, to też najczęściej organizmy morskie, które żyją w głębinach, gdzie nie dociera światło, one same sobie jakby to światło, żeby pokazywać, że, że są, albo wabić jakieś elementy. Mm. Są. Słuchaj. To jest też bardzo ciekawe, bo Ale nie... człowiek też trochę świeci. Człowiek oczami. Ale wiesz <laughs> ja już... w jakiś sposób świeci, ja... to już nie jest ten mechanizm. Natomiast, no jakby nie patrzeć, wypromieniowujesz. Wypromieniowuje to, to jest... tak. Słuchaj, bo to jest, to jest też. Bo my, my cały czas tutaj opieramy się o zakres widzialny. Mhm. Natomiast w momencie, gdy mamy do czynienia z UV, są gatunki skorpionów, które świecą. W Momencie, tak jak młodzież na biało ubrana w dyskotece, gdzie są te, te, te niebieskie, takie jasno świecące żarówki, świetlówki zawieszone, to właśnie w, takich, w taki sam sposób UV powoduje, że świecą, świecą skorpiony. skorpiony. Też promieniowanie UV i skutek, jaki wywołuje. Jest widoczny przez wiele owadów, bo owady widzą w innym zakresie, widzą mhm. właśnie UV, widzą te elementy. Luminescencji, które dla nas zupełnie znikają. Gdy słońce oświetla kwiatka, to on dla nas świeci, bo światło się odbija, natomiast my na to UV nie mamy czułego wzroku. Jest tego bardzo mało, więc nie opalają nas te promienie odbite. Natomiast owady, widząc w troszkę innym zakresie, one widzą ten kwiat inaczej trochę. Mm -hmm. y jeśli to, to o i tym, Wenus widzimy inaczej tak, się przez filtrów Jeśli wnośnie. o tym mówimy, to luminescencja też jest związana z tym jak działają zderzenia cząstek. Powodują, że też energia jest przekazywana. I tutaj ostatnia rzecz, żeby znowu nie przesadzić z czasem, bo to ma być kwadrans, tak? tak. A ja nie wiem już, która minuta. 18. No, coś w tym stylu. Więc yy, yy, świetlówki jeśli używacie jeszcze świetlówek, czyli takich, takich długich rur, albo takich świetlówek kompaktowych, to one świecą w ten sposób, że wewnątrz tej rurki szklanej mhm. znajduje się anoda i katoda, dwie elektrody, i 50 razy na sekundę wysyłany jest strumień elektronów. Te elektrony są tak pach, 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 jak takie działo wysyłane, i te elektrony zderzają się z cząstkami. Które są w środku tej rurki, mhm. a w środku tej takiej typowej rurki są pary rtęci. Dlatego Tam są, nie, nie wolno tego rozbijać. Nie wolno tego rozbijać i wdychać, tak? bo pary rtęci są dla nas szkodliwe, ale to nie będziemy się zagłębiać. I gdy elektron uderzy w taką cząstkę rtęci, to wskutek tego uderzenia powstaje. Cząstka przechodzi na wyższy poziom energetyczny, potem przechodzi na niższy poziom energetyczny. I strzela fotonami. Strzela fotonem, ale fotonem ultrafioletowym mm. takim, który jest poza zakresem widzialnym. No więc ktoś powie: No a to dlaczego ta lampa świeci na biało? Tak? Bo wnętrze tego, tego szkła jest pokryte materiałem, który nazywa się luminofor. Jest tak naprawdę mieszaniną kilku luminoforów. Które, gdy padnie na nie światło, to oddają tę energię w postaci kwantu, ale w zakresie zielonym, w zakresie czerwonym, w zakresie niebieskim. I teraz mieszając te luminofory odpowiednio, my powodujemy, że liczba tych kwantów czerwonych, niebieskich, jakichś tam zielonych, żółtych, ona dla nas. Tworzy światło białe. Jak jest trochę więcej niebieskich, to będzie takie sino białe. Jak trochę więcej czerwonych, to będzie takie cieplejsze. Natomiast to ma odtwarzać choć trochę naturalne światło. Aczkolwiek świetlówki nie świecą światłem naturalnym. Gdy popatrzymy. Przez, przez pryzmat tak, na świetlówkę, to zobaczymy, że to nie będzie pełna tęcza, tak jak tylko w przypadku światła, te tylko takie kolorowe pasy. Tak. Natomiast działa no. to w ten sposób, tak jak my pryzmatem światło białe rozdzielamy na tęcze, tak światło tęczowe w naszych oczach jest jakby kumulowane jako, jako światło białe. No, tak. tak samo jak piksele w, tych, w ekranach. Generalnie świetlówki najgorszy typ oświetlenia, jaki może być. Tak Bo one polecam. 50 razy na sekundę Gasną, bo to zjawisko, to zjawisko tej właśnie fotoluminescencji, które tam się rozgrywa, to jest zjawisko, które działa tylko wtedy, gdy są fotony. A fotony tworzą się tylko wtedy, gdy są zderzenia, a zderzenia są tylko wtedy, gdy lecą elektrony, a elektrony lecą 50 razy na sekundę. Więc świetlówka pach 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 mhm. gaśnie i niektórzy, to znaczy wiesz, są... niektórzy to widzą. Ledy też mają. Znaczy wiesz, to chyba czują bardziej po prostu, że ich głowa boli, niż widzą, tak, bo jednak Tak, 50 znam takie na sekundę, osoby, to które w zauważyć, to... ale niektóre na przykład kamery są w stanie zobaczyć jak migocze ci to światło po mhm. prostu dlatego te mhm. filmowe świetlówki, one muszą mieć to trochę inaczej tam to odświeżanie jest szybsze. E, tak to samo co LEDy. Jest, LEDy też tak. robią dokładnie to samo i trzeba uważać i mieć odpowiednie LEDy, żeby. Ale tahu, LEDy że to nie już chodziło. tam są przetworniki i działają na prąd stały tak. i świecą najczęściej prądem stałym. I przede wszystkim Dlatego mają elektronika jest spektrum, więc tak też dla naszych oczu jest to lepsze. E, ale w LEDach też jest. Ta, ja, ja o tym zresztą gdzieś tutaj nawet chyba y, wspominałem przy którymś pop science, y, a może studentom, o tym mówiłem na zajęciach. W LEDach też jest. Też powstają fotony UV i też działają na luminofor. Tylko ten luminofor jest taki troszeczkę inny, troszeczkę lepiej wymieszany, mhm. i dlatego LEDy mają. Troszkę, troszkę gęściej pokryte to pasmo tak. i działają trochę są lepsze a przede wszystkim jeżeli podłączymy do nich prąd stały to działają w sposób ciągły już nie mrugają No więc o to chodzi No tanie ledy mają pewnie nie mają tych przetworników i po prostu dlatego Dlatego trzeba ubrać. uważać Słuchajcie y, tradycyjny 20 paru minutowy kwadrans to za może, nami. może trzeba ten może trzeba jakoś przezwać to co przezwać? Że 20. Dwudziestodrans. 20. Drans. Ja chciałem wyłączyć światło, ale nie wziąłem ze sobą tabletu. Ale mogę to zrobić cały czas, nie? O. Mogę to zrobić, no bo dzisiaj było o świetle, o oświetleniu i tak dalej. Więc, Zobaczymy, drodzy, czy będziemy świecić oczami, tak? Dokładnie. Gdy no, wyłączysz światło. Skoro już i tak przesadziliśmy i jest ponad 8, 15 minut, to, to, to możemy się pobawić na przykład w ten sposób. <laughs> Pacz kubek świeci, twój, nie, nie mój, twój. I możemy sobie pożegnać się czerwonym światłem. Także. Wow. Do zobaczenia, moi drodzy. Widzimy się w kolejnych kwadransach. Na czerwono. Na czerwono, dokładnie. Do zobaczenia.